śliskie ulice to nie jedyne zagrożenie czyhające na ludzkie zdrowie. Choć mieszkańcy Suwalszczyzny nie szczególnie boją się zimy, to nawet niewielki przymrozek może stanowić śmiertelne zagrożenie dla osób, które nie mają dachu nad głową. Spotykamy ich czasem na klatce schodowej w piwnicy, często w wiacie śmietnikowej. Chronią się przed chłodem w pustostanach i miejscach, których z pewnością nie możemy nazwać choćby namiastką domu. Policja apeluje, reagujmy. Proszę się nie bać, możecie Państwo do tej osoby nie podchodzić bezpośrednio, a wystarczy jeden telefon, często naprawdę wystarczy jeden telefon, żeby uratować ludzkie życie. Nie sugerujmy się tym, jak ktoś wygląda, nie oceniajmy, czy jest pod wpływem alkoholu. Po prostu zadzwońmy. Dni są coraz krótsze, coraz chłodniejsze, mamy już też przymrozki, gęste, chłodne mgły, więc jeżeli zauważamy osobę właśnie czy w tej wiacie śmietnikowej, czy na klatce schodowej, nawet jeżeli ona sprawia wrażenie mało pozytywne, warto się zastanowić, że jednak może być to człowiek potrzebujący pomocy i warunki, w których przebywa, mogą zagrażać jego zdrowiu czy życiu. Więc wtedy wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112, który jest czynny całą dobę i wtedy już odpowiednie służby zainteresują się tą sprawą i zapewnią tej osobie bezpieczny nocleg. Może się faktycznie tak zdarzyć, że osoba może nam się wydawać czy nietrzeźwa, czy właśnie mało higienicznie wyglądająca, czy mało estetycznie wyglądająca, ale tak czy owak, ja mówię, są odpowiednie służby i właśnie jest ten telefon alarmowy, że jeżeli ktoś nie chce osobiście pomóc tej osobie, to zadzwoni do nas i na pewno policjanci pojadą na miejsce i zajmą się tą osobą, zapewnią jej bezpieczne schronienie. Dzięki czujności przechodnia udało się w ostatnim czasie uratować przed wychłodzeniem, a może i śmiercią 72-latka, który z powodu poważnej niepełnosprawności nie był w stanie samodzielnie dotrzeć do domu. W tym przypadku do reakcji skłonił przechodnia widok pustego wózka inwalidzkiego stojącego na jednej z suwalskich ulic. Jeśli znamy miejsce, w którym zbierają się osoby bezdomne, oznaczmy je na mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Policjanci monitorują te sygnały.